Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po Alzacji. Pokażę Wam parę miejscowości przepięknych w Alzacji, gdzie możecie sobie przyjechać, spędzić miło urlop. Zaczynamy od miasta Ribeauville. Czy właściwie wiosteczki, to jest mała wioska. Z góry mamy zameczek na wprost na wzgórzu. Eu também tenho. Não, não, acabei de lembrar. Ładnie sztuczki przystrojone. Oczywiście bocian musi być. Thank you.
Tak, przyjechaliśmy do kolejnej wioski. Wioska nazywa się Kaisersberg. Podobno jest to też bardzo przepięknie. Poprowadzę was po tej wiosce. Właśnie żeśmy zaparkowali auto. I teraz idziemy dalej. U góry na wieży mamy gniazdo bociana. O, nawet bocian siedzi w środku. U góry też mamy zameczek, czy ruiny zamku. Tu jak ładnie zrobione wszystko. No cudownie.
niestety rozpadało się teraz. Tak, przyjechaliśmy do Ulgisheim. Tutaj niestety zaczęło padać, ale spróbuję coś nagrać. Mamy nadzieję, że ta pogoda przejdzie wkrótce. Każde miasteczko ma swój urok. Podobno miasteczko to jest najpiękniejsze w Alzacji. Tutaj ma taki piękny ryneczek z fontanną. Tak, u góry mamy bocianie gniazdo. Jedno, drugie, trzecie. Naprawdę Alzacja słynie z tego, że tu dużo bocianów jest. Spójrzcie, ile tutaj jest kwiatów. I na coś tu bardzo pachnie, aby na pierniki czy na coś. Zobaczcie, jak to pięknie, jak w bajce. Wąska uliczka i pełne kwiatów.
Ojej, a co to? Słodycze. Zobaczcie, takie małe uliczki, a tyle sklepów tu jest. Pizzeria. Przyjechaliśmy do kolejnego miasteczka czy miejscowości w Alzacji. Jest to Kolmar. Kolmar słynie, że jest tu dużo takich właśnie kanałów. Trochę jeszcze pada, ale już przestaje. Znowu słoneczko wyszło. Kolmar jest takim większym miasteczkiem. Spójrzcie, jak tutaj przepięknie jest. W środku jest jakaś hala targowa. Ja idę. Zobaczymy duchowe na chwilkę. Co tu mają? Zobaczcie, jest kutek tu jest, same serduszka. Tam restauracja na wodzie. Teraz pójdziemy coś zjeść. Właśnie można taką łódkę pożyczyć i sobie tymi kanałami popływać. Trzeba tylko głowy schylać, bo bardzo wąziutko i niziutko.
Spójrzcie, gdzie jest pięknie, romantycznie. Plus fahren ist man ja schon gemacht. Und der Name Lauch? Ah, der Name Lauch stammt wahrscheinlich von der Häuserzeit. Tak jak się jest w Kolmar, trzeba kuteczkę zawiesić tutaj. Też żeśmy kupili. Mam nadzieję, że kiedyś jak przyjdziemy, to ją znajdziemy. Tutaj jest. Tak jak już tu jesteśmy, kupiliśmy sobie bilecik na łódkę. Pojedziemy teraz łódką. Tak wstęp na łódeczkę zapłaciliśmy 8 euro do osoby, ale popłynie sobie kanałami. Jak już tu jesteśmy, to warto. Ça donnait au bord du soupe de la Livonne. Maintenant c'est la Loge, allemand, là. Bien sûr, la Loge est sur une rivière naturelle. Elle prend sa source dans le massif des Vosges en altitude de 1200 mètres. La rivière en longueur de 47 km. Je suis dans la rivière du Torch. Ça... Oh, là. Wyszliśmy z łódki, fajna była przejażdżka, ale teraz chcemy coś zjeść, a niestety wszystkie restauracje są dopiero otwarte od 19, także pochodzimy jeszcze trochę, a potem gdzieś wstąpimy coś zjeść. Jeśli nie padniemy. No właśnie, jeżeli damy jeszcze radę. Bo jest dopiero 17. Nie padniemy. No ale zobaczymy. Jest tu dosyć co do zjedzenia, także nie będzie źle. Spójrzcie, jaki duży kościół tu jest.
Cool. Pojedliśmy, znaleźliśmy wreszcie restaurację, która wcześniej była otwarta, trochę dobre jedzonko było. To jest taka typowo niemiecka restauracja, znaczy francusko-niemiecka, ponieważ karta menu było po niemiecku. W francusku nie wiedzieliśmy co zamówić, na szczęście było po niemiecku, więc zamówiliśmy sobie parę rzeczy, zapłaciliśmy około 50 euro, ale jedzenie było naprawdę smaczne. Restauracja nazywa się Schwendi, polecamy. Chociaż ma 4 gwiazdki, recenzję 3,9, ale było dosyć dobre, jak dla mnie. I znowu zaczęło padać, także powoli kończymy wycieczkę w Kolmar. Jutro jeszcze wybieram się do Strasburga. Pokażę wam, jak wygląda Strasburg, oczywiście jak będzie pogoda wypisze. Zobaczymy ten materiał na dzisiaj. Tak, przyjechaliśmy do Strasburga. Pokażę wam teraz Strasburg. Zaparkowaliśmy tutaj, parking kosztuje na cały dzień 4,20 euro. To jest krótko przed Strasburgiem i ten bilet jest ważny także na autobus, na tramwaj. Także przyjedziemy z powrotem potem, jak po wszystkim. Tak, jesteśmy teraz w samym centrum. Po prostu spójrzcie sobie, jak to miasto wygląda. Naprawdę w każdym oknie miś. Super to wygląda. Jedzie pociąg, żeby takie pociągi się przejechać, kosztuje wstęp 8 euro,
ale nie wiem nawet na jak długo, gdzie się nie jedzie. Wyszliśmy teraz na taką uliczkę, gdzie mamy katedrę. To robi naprawdę wrażenie. Tak na filmie tego nie zobaczycie, ale na żywo było naprawdę mega. I znowu bociany. Tak, idziemy teraz w kierunku katedry, zobaczymy ją z bliska. Tak wygląda katedra z drugiej strony. Góry trochę remontują. Naprawdę robi wrażenie ta katedra. Tak, wchodzimy teraz na wieżę w katedry. Za wstęp zapłaciliśmy 8 euro, ale chcemy to zobaczyć, jak to wygląda z góry. Schodami trzeba iść oczywiście. Tak, jesteśmy już prawie na górze. Taki mamy widok z góry. Ładny. Tak, jesteśmy na górze i tak to z góry wygląda wszystko. Piękne widoki. Widok na Strasburg. A tak to wygląda z drugiej strony. Thank you.